Gliwickie Muzeum już zaczyna przygotowania do świąt wielkanocnych. 5 marca ruszają warsztaty świąteczne. Będzie się można podczas nich dowiedzieć, jak odróżnić kraszanki od pisanek i jak powstaje piszczała wielkopostna, a także kim jest Siuda Baba, która w noc przed lanym poniedziałkiem odwiedza domowników w podkrakowskich wsiach. Każdy rękodzielnik będzie opowiadał o swoim rzemiośle, natomiast będą to warsztaty, gdzie każdy będzie mógł opracować na przykład kraszonkę zdobioną metodą sitowia, więc pani Olga Paleczna, która będzie prowadziła te warsztaty, nie tylko będzie pokazywała, demonstrowała, ale każdy dostanie do ręki jajko i przy pomocy takiej trawy, rdzenia sitowia będzie miał okazję na pewno zdobić to jajko. Warsztaty są dla wszystkich, starszych i młodszych. Odbywają się w każdy marcowy weekend w Willi Caro. W tym roku jednym z głównych bohaterów świątecznych spotkań stanie się jajko, symbol odradzającego się życia. Z pomocą mistrzyń kraszonkarstwa Teresy Drapały i Olgi Palecznej będzie można ozdabiać jajka metodą batikową, sitowiem i wełną. Palmy wielkanocne uczestnicy warsztatów przygotują natomiast wspólnie z twórcami ludowymi z Żywca. A na Wielkanocnej Akademii Małego Odlewnika każdy będzie mógł pomalować sobie jakiś przedmiot związany z Wielkanocą, czyli na przykład jajecznik, podstawę pod jajko, albo inne przedmioty, które kojarzą się właśnie z tymi świętami i zabrać je do domu. Podobnie będzie na warsztatach tworzenia palm wielkanocnych. Muzeum w Gliwicach co roku stara się rozpropagować tradycje związane ze świętami wielkanocnymi. Warsztaty zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Podczas nich uczestnicy dowiadują się też o tradycjach przeozdabiania jaj wielkanocnych i symbolice barw używanych przy tej czynności. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc organizatorzy proszą o zapisy pod numerem telefonu widocznym na ekranie.